Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym sezonie podcastu Gosia Bielichowska. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo zaczynamy właśnie nowy sezon tego podcastu i już bierzemy porządny temat na tapet. Moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Chudzia, który jest trenerem personalnym, a także doktorantem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. I właśnie na temat badań Sebastiana będziemy rozmawiać w dzisiejszym podcaście, czyli będziemy rozmawiać o prokrastynacji. Cześć Sebastian, bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Cześć i dziękuję za zaproszenie do twojego podcastu. Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o takim temacie, który dotyczy nas wszystkich, czyli odkładanie rzeczy na później. No i właśnie, czym ta prokrastynacja jest, a czym może nam się wydaje, że jest? Jak ty na to patrzysz? Zacznijmy może od definicji, czyli czegoś, co wszyscy najbardziej uwielbiają. No ale musimy chyba o tym powiedzieć, bo często ludzie właśnie mylą to, czym prokrastynacja jest, czym nie jest. Prokrastynacja to jest zwlekanie z realizacją zadań, które chcemy, które mamy wykonać. To mogą być zadania, to mogą być różnego rodzaju obowiązki, czynności, wszystko inne. Co więcej, to jest taki rodzaj zwlekania, że my zazwyczaj wiemy, że to przynosi negatywne skutki. Czyli to nie jest tak, że my sobie po prostu wybieramy, że na przykład teraz tego nie zrobię, tak po prostu, albo że decyduję się na zrobienie czegoś innego i nie wiem, że to przyniesie mi negatywny skutek. To jest taki rodzaj zwlekania, że wiem, że powinienem, że potrzebuję zrobić coś, co przyniesie mi korzyść, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. Czyli prokrastynacja nie będzie lenistwem, prokrastynacja nie będzie świadomym, znaczy ona może być świadomym wyborem, ale nie będzie takim w zgodzie ze sobą wyborem wykonywania jakiejś czynności, tylko coś będzie stało na drodze i przeszkodzi nam w wykonywaniu tego zadania, które chcemy wykonać. Okej, to w takim razie dlaczego my prokrastynujemy, skoro wiemy, że to ma negatywne konsekwencje? Gdyby się dało na to pytanie prosto odpowiedzieć, to być może ludzie by nie prokrastynowali. W ogromnym skrócie, w ogromnym uproszczeniu. Nasze dążenie, nasza chęć do wykonywania jakichś czynności zastępczych jest większa niż nasza chęć, nasze dążenie do wykonywania tej właściwej czynności. I problem pojawia się właśnie o krok dalej, ponieważ są tysiące różnych powodów, dlaczego te czynności zastępcze chcemy bardziej wykonywać i tysiące różnych powodów, dlaczego my nie chcemy wykonywać tej czynności właściwej. Prosty przykład. Może to być jakaś forma awersji do zadania. Może to być na przykład to, że czynność zastępcza da nam większą nagrodę tu i teraz. Może być na przykład tak, że my jesteśmy perfekcjonistami i wiemy, że jeżeli się już weźmiemy za to właściwe zadanie, to będzie w nas siedziało to, że będziemy chcieli wykonać je najlepiej, jak potrafimy. Mogą to być różnego rodzaju lęki, mogą to być różnego rodzaju schematy wyuczone. Może to być rozregulowany układ nagrody. Tego jest po prostu mnóstwo. Okej, tutaj od razu, tak jak powiedziałeś o tym perfekcjonizmie, to od razu mi się kojarzy taka rzecz, że często jest, przynajmniej ja się z tym spotkałam, że odwlekamy to zadanie, no bo jak chcemy, żeby to było perfekcyjne, idealne, ale też z drugiej strony obawiamy się, że nie zrobimy tego idealnie, to odwlekamy to zadanie na maksa do końca, do czasu, aż zostanie nam bardzo mało czasu i wtedy to jest taka trochę swego rodzaju wymówka, że nie byliśmy w stanie zrobić czegoś tak perfekcyjnie, no bo za późno się to zabraliśmy. I czy to tutaj też widzisz taki powód odwlekania, żeby jednak nie jakby... Może to jest taki sabotaż samego siebie, prawda? Żeby trochę pochronić się przed tym, czy może, nie wiem, jakoś się zablokować przed sukcesem, przed tym, że naprawdę się coś dobrze zrobi. O co tutaj chodzi, jak myślisz? Jest to oczywiście jeden z tych powodów. Tylko jeżeli już o tym rozmawiamy, to musimy wyjść krok wstecz do pewnych założeń. Pewnych założeń związanych ze stresem. No bo stres nam się często kojarzy z czym? Z czymś negatywnym, z czymś, czego chcemy unikać. I w wielu sytuacjach życia faktycznie tak jest, że stresu mamy za dużo, że jest go nadmiar, ale to ma zastosowanie wtedy, kiedy ten stres jest stresem przewlekłym. Kiedy ten stres zaczyna już faktycznie się kumulować, a my nic z nim nie możemy zrobić. Natomiast do takich prostych, podstawowych czynności, jakie wykonujemy w życiu, my potrzebujemy pewnego rodzaju pobudzenia. Można to w uproszczeniu nazwać motywacją.
No bo prosta rzecz. Załóżmy, że nie boli nas ząb. I nic nas nie boli, widzimy, że nie ma żadnej próchnicy, to czy my chętnie zapiszemy się do stomatologa na przegląd? No nie, musi chętnie, być jakaś motywacja. Bo my nie mamy tego pobudzenia, tej motywacji. A co jeżeli na przykład my się uśmiechniemy do siebie w lustrze i nagle zobaczymy, że gdzieś tam w środku jest taka wielka czarna plama? O, już się zaczyna. Już wtedy coś jest nie tak. Już się pojawia ten taki stresor, ten bodziec. A co więcej, po jakimś czasie zaczyna nas jeszcze to miejsce boleć. Wtedy ten stresor jest ogromny. No i jeżeli ten stresor jest ogromny, to my dużo chętniej podejmiemy się czynności pójścia do stomatologa. No to, że wtedy może bardziej boleć, być za późno, może trzeba będzie leczenie kanabowe wdrożyć, może trzeba będzie usunąć zęba, może to będzie kosztować 800 zł, a nie 200. No cóż, no prokrastynacja. I tak jest w przypadku naprawdę wielu różnych zadań. I wracając do tego, co powiedziałaś, my bardzo często doprowadzamy siebie do granicy, do tego deadline'u, do momentu, kiedy już więcej nie możemy zwlekać, co powoduje kumulację stresu i to powoduje wtedy w konsekwencji większą chęć do wykonania właściwego zadania. Czyli przykładowy student ma termin napisania pracy 6 miesięcy. Przez 5 miesięcy i 3 tygodnie nie będzie nic robił. Te 2 tygodnie przed zacznie się już kumulować w nim stres i gdy on się skumuluje do pewnego bardzo dużego poziomu, zostanie mu tylko tydzień, to on wtedy się weźmie natychmiast do roboty i zrobi swoją robotę. Zrobi ją co prawda byle jak, zazwyczaj, bo w tydzień nie da się zrobić super pracy, która jest zaplanowana na pół roku, ale ją zrobi. No i to jest jedna właśnie z najczęstszych, nazwijmy to, metod niezbyt dobrych, ale jednak na radzenie sobie z prokrastynacją, doprowadzenie do kumulacji, do zwiększenia stresu. My to oczywiście moglibyśmy wykorzystać. Moglibyśmy to wykorzystać w zaplanowany sposób, umiejętny sposób i wtedy byłaby to świetna metoda radzenia sobie z prokrastynacją. Okej, bo zaraz pewnie przejdziemy do tego, jak sobie z tą prokrastynacją radzić, ale i też co w badaniach tobie wyszło, czy dalej, które prowadzisz, ale chciałabym jeszcze też wrócić do tego, co powiedziałeś, do przyczyn, powiedziałeś coś o układzie nagrody, że jest jakaś dysfunkcja w układzie nagrody, tak? I chciałabym do tego się trochę odnieść, czy mógłbyś to rozwinąć? Oczywiście, bo o co tutaj w zasadzie chodzi? No, chodzi o to, że często w przeszłości, nie aż tak odległej, prokrastynacja była utożsamiana głównie z lękami, głównie z taką szeroko rozumianą samoregulacją, że my tam nie potrafimy sobie z jakiegoś powodu poradzić i tych powodów właśnie doszukiwano się w obawie przed sukcesem, w perfekcjonizmie i w tego typu różnych czynnikach. W dzisiejszych czasach natomiast troszeczkę więcej przykłada się już uwagi do całego układu nagrody. Można powiedzieć, że to jest związane z dopaminą, natomiast tych hormonów neuroprzekaźników jest tam o wiele więcej, to jest bardziej złożone, ale dla dużego uproszczenia mówmy po prostu o dopaminie, o układzie nagrody. Uproszczenie. Weźmy to tylko pod uwagę. Jeżeli wykonujemy jakąś czynność, i organizm poniekąd uzna, że ta czynność jest właściwa, to daje nam za nią nagrodę. W postaci zastrzyku dobrych emocji, nazwijmy to. Czujemy się po tym lepiej i mamy jakieś wewnętrzną, mamy taką wewnętrzną większą chęć do powtarzania tej czynności. No i niestety istnieją również takie zachowania czynności czy substancje, które będą oszukiwać nasz mózg, nasz układ nagrody. No proste przykładem mogą być różnego rodzaju używki. I też mogą to być zachowania. Zachowania takie jak na przykład oglądanie seriali, granie w gry, przeglądanie social mediów. To jest tak stworzone, żeby dawało nam nagrodę, żeby nasz układ nagrody po prostu odzywał się potem i mówił, ja chcę tego więcej. Po prostu. Tak. Powoduje to, znowu w uproszczeniu, rozregulowanie tego układu nagrody. Czyli my zamiast chcieć usiąść do czynności relatywnie monotonnej, takiej jak na przykład czytanie tekstu, załóżmy czytanie zwykłego artykułu, czytanie książki, pisanie jakiegoś tekstu, uczenie się, po prostu chcemy usiąść przed książką i uczyć się czegoś, to
przez to, że jesteśmy rozregulowani, to ta czynność prostsza daje nam o wiele mniej nagrody. Czyli jest dla nas o wiele mniej motywująca. Co powoduje taką kaskadę później, dosłownie kulę śnieżną, lawinę, że my zamiast wykonywać tę czynność bardziej monotonną, ale właściwą dla nas, ważną dla nas, znowu siadamy do social mediów, znowu odpalamy grę, znowu włączamy seriale, znowu bierzemy się za coś, co daje nam prostą, pustą, ale szybką nagrodę. I im więcej tego robimy, tym bardziej to się rozregulowuje. Potem często dochodzi do momentu krytycznego, do frustracji. Patrzymy na siebie, nie, ja już tyle czasu siedzę, klikam w ten ekran, nie, koniec, rzucam to. I nagle zmieniamy się, tak jak w postanowieniach noworocznych, od jutra, od dzisiaj. Czyli mamy nieprzemyślaną decyzję, rzucamy to wszystko, nagle bierzemy się za książkę, czytamy tę książkę, mówimy sobie, to teraz 3 godziny dziennie będę czytać książkę. Czytamy ją przez 30 minut. Przez godzinę zamykają nam się oczy, w ogóle po 30 minut już nawet czytamy linijkę tekstu, czytamy akapit tekstu i w ogóle nie wiemy, co przeczytaliśmy, bo myśli odjechały, bo jesteśmy rozregulowani. I nie da się w ten sposób tak natychmiast przejść do innych, tych bardziej monotonnych czynności i po prostu je wykonywać. Niestety. Natomiast w tym przypadku moglibyśmy to robić bardziej w sposób zaplanowany i stopniowo. No bo jeżeli ktoś wykona właśnie taki zwrot o 180 stopni, taką nagłą akcję, sfrustruje się, zdenerwuje się na siebie, to to prowadzi do kolejnego problemu, nawarstwiania się negatywnych emocji. Czyli my jesteśmy w tych negatywnych emocjach. Zaczynamy czytać książkę, mieliśmy plan na 3 godziny dziennie, po 30 minut już nie wiemy, co czytamy. Odlatujemy. Kumulacja złych emocji. Potem co robimy? Frustrujemy się na siebie, że to my jesteśmy jacyś źli, że to my jesteśmy nieudacznikami. Ludzie tak potrafią czasem myśleć o sobie, że to my jesteśmy... Tak. Po prostu coś jest z nami nie tak, że my się nie nadajemy do tego. To, że my się nie nadajemy do tego, jesteśmy nieudacznikami, jeśli tak sobie myślimy, powoduje negatywne emocje. A w jaki sposób się negatywne emocje rozładowuje? No, wykonując czynności, które dają nam szybką nagrodę. Tak. Czyli znowu odpalamy grę, zamawiamy pizzę, popijamy kolą, no i kółeczko się zamyka. Westchnięcie pozostaje. Natomiast to też, gdy tak mówię, to może wydawać się proste w przełamaniu, że to okej, to nie robimy tego tak, jak ja to opisałem, tylko robimy to powoli, planując. No tylko skoro by to było takie proste, to czego większości ludzi się nie udaje. No właśnie, to prawda, bo to tak jak mówisz o tym, żeby zmieniać swoje nawyki, no bo to jest po prostu tak nawyk, że potrzebujemy tej dopaminy, potrzebujemy jakiejś nagrody, zawsze wykonujemy pewną czynność po coś. To nie jest tak, że robimy coś bezinteresownie, tylko zawsze to ma nam przynieść jakąś nagrodę, jakieś poczucie przyjemności, poczucie odsunięcia dyskomfortu i tak dalej. I to musimy zmieniać rzeczywiście małymi krokami, tylko tak jak mówisz, gdyby to było takie proste i wdrożenie takich małych kroków byłoby takie proste, to byśmy nie mieli otyłości na świecie, tak, gdyby ludzie rzucali palenie z dnia na dzień i w ogóle byłoby bez problemu. A to nie jest takie łatwe. No i teraz pytanie, jak się zabrać za to, żeby tą prokrastynację, to odkładanie na później, to tę zmianę nawyków jednak rozpocząć tymi małymi krokami. I tutaj chciałabym cię podpytać właśnie o temat motywacji. Jak się zmotywować, czy wiesz, jak zacząć po prostu. Ja się tak od razu uśmiecham, gdy właśnie słyszę, jak się zmotywować, jak się wziąć za motywację, bo no właśnie, my tam wcześniej o tym rozmawialiśmy sobie i ciągle o tym przykładzie mówię, że motywacja to jest wynik, motywacja to jest skutek działania. Motywacja to nie jest coś, co będzie przed rozpoczęciem działania. I ten przykład, co właśnie kiedyś padł, nawet gdy nagrywaliśmy wcześniej dla podcastów dla WOŚP, fragment, że z motywacją to jest tak, jak z zagrzaniem się, gdy jest zimno. Czyli niektórzy ludzie by chcieli, żeby najpierw było im ciepło, a później, żeby włączyli kaloryfer. A tu jest odwrotnie. My najpierw potrzebujemy przełamać się, włączyć kaloryfer, poczekać i wtedy się zrobi ciepło. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką człowiek może sobie w życiu uświadomić.
według mnie przynajmniej, że nie najpierw motywacja, tylko najpierw robimy. Motywacja się pojawia jako skutek robienia rzeczy, co napędza nas do dalszego działania. Tylko w tej kolejności. Co natomiast zrobić, żeby właśnie wziąć się za tę pierwszą rzecz, która da nam chociaż troszkę tej motywacji? No, metod na to jest mnóstwo. Na pewno warto by było zacząć od zdania sobie sprawy, w jakim położeniu jesteśmy. Czyli zauważenia, zrozumienia, że na przykład jest jakiś problem. Albo nawet jeżeli nie uznajemy tego za problem, to że jest niedoskonałość, że mogło być lepiej. Oczywiście nie wpadajmy w drugą stronę w jakieś chore ambicje, ale nie oszukujmy się, dobrze jest mieć jakieś ambicje, dobrze jest robić coś w życiu i robić troszeczkę więcej niż średnio. Po prostu. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, jak jest, to dalej możemy na przykład ustawić sobie proste, ale bardzo konkretne cele. I możemy zacząć je w chociaż drobnym stopniu realizować. Nie 3 godziny książki, jak wcześniej mówiłem, tylko 3 minuty książki 3 razy w tygodniu. I odhaczamy to. Tylko 3 minuty. Nie na przykład 5 godzin pracy nad pisaniem tekstu codziennie po pracy na etacie, tylko 5 razy w tygodniu 10 minut. Bardzo małe, drobne kroczki. Tak. I ważne, nie wszystko naraz. Bierzemy jedną rzecz, bierzemy jedną czynność, zaczynamy ją wdrażać, gdy ona już zaczyna iść, gdy już zaczyna przypominać nawyk, a przynajmniej zaczyna być o wiele łatwiejsza, to wtedy dopiero idziemy krok dalej i albo zwiększamy ilość tej czynności, czy tam regularność, czy cokolwiek podobnego, albo dokładamy do tego drugą, kolejną. Tylko tak. Tak. Czyli najpierw staramy się uporządkować nasze życie w jakimkolwiek stopniu, chociaż odrobinę, zaplanować coś, dać sobie jakikolwiek najprostszy, najmniejszy cel i zacząć go wdrażać tak małymi krokami, jak tylko potrafimy wykonywać. I jeżeli dla kogoś 3 minuty książki 3 razy w tygodniu to będzie problem, to zróbmy tak, że 30 sekund czytania książki. Tak, albo jedną stronę nawet. Tak, to właśnie to jedna strona jakiejś tam książki to może być to 30 sekund czy 1 minuta, mniej więcej. I nawet to jest okej, bo to nam zbuduje powolutku nawyk. Oczywiście można by było tutaj iść dalej, oczywiście można by było się tutaj rozgadać na przykład o tym, że bardzo pomaga rutyna, czyli takie zaplanowanie sobie dnia, żeby mniej więcej niektóre czynności były w tym samym czasie, a przynajmniej na ile to jest możliwe. Gorzej mają osoby, co na przykład pracują nieregularnie czy zmianowo, bo one wtedy nie są w stanie tych rutyn sobie zaplanować. Zdecydowanie, w przypadku takich osób trzeba znowu troszkę inaczej podchodzić do tego, szukać innych metod. Ale wróćmy do tego, co jeszcze na początku mówiłem. Prokrastynacja to jest wykonywanie zadań zastępczych zamiast tych właściwych i mamy 1000 różnych powodów, które zwiększają naszą chęć wykonywania tych zastępczych i 1000 różnych powodów, żeby nie wykonywać tych właściwych. I każdy człowiek potrzebuje znaleźć swoje 1, 5, 30 czy 100 metod, żeby zmniejszać chęć wykonywania zastępczych, a zwiększać chęć wykonywania właściwych. Każdy człowiek ma inną mieszankę. Każdy człowiek ma inne powody. Te powody mają inną wagę u każdego człowieka. U jakiegoś człowieka może być tylko jeden powód problemem, na przykład jakiś lęk, czy na przykład uzależnienie od rozpraszaczy, a u jakiegoś innego człowieka może to być 40 różnych powodów. I te wszystkie 40 powodów trzeba w jakimś stopniu pokonać i wtedy dopiero weźmiemy się naprawdę porządnie do roboty. No właśnie tutaj tak jak o tym mówisz, to od razu mi się przypomina znalezienie swojego dlaczego. I dla mnie to też, jak ja myślę o motywacji i tak jak też o tej motywacji mówię dla swoich podopiecznych czy kursantom, to zaczynamy od tego, żeby rzeczywiście jakby określić swój punkt startowy, ale też określić, dlaczego ja właściwie chcę na przykład schudnąć, powiedzmy, tak? Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Czy dzięki temu na przykład, że ja będę aktywna, tak, to mogę na przykład realizować jakieś swoje wartości, czy dzięki temu, że na przykład jem zdrowo, to ja się po prostu lepiej czuję, czyli tak jak mówisz, chcę
nie tyle jakby wzbudzić w sobie teraz tą motywację, bo rzeczywiście trzeba się przełamać, trzeba zrobić ten pierwszy krok, ale trzeba znaleźć też taki powód, dla którego ja chcę podejmować ten wysiłek, bo przeglądanie social mediów, jakieś oglądanie seriali, to jest łatwa, szybka rozrywka. My tutaj nie musimy jakoś, wiesz, to nie jest rocket science, nie musimy się jakoś przełamywać, żeby zacząć przeglądać social media. My mamy tą instant rozrywkę. Natomiast jakaś aktywność, właśnie czytanie, jakiś bardziej wysiłek intelektualny, no to jednak wymaga od nas tego podjęcia tego wysiłku, tego przełamania się, mimo że to drugie zachowanie, to trudniejsze, przyniesie nam lepsze rezultaty w przyszłości. I to dla mnie to właśnie to znalezienie swojego dlaczego, określenie dlaczego to jest dla mnie ważne, przypominanie sobie o tym. Dwa, zasoby swoje, czyli no jestem wyspany na przykład, tak? Dbam o ten sen, żeby jednak bardziej tak trzeźwo myśleć, że nie, ja nie idę teraz tą swoją starą ścieżkę, tylko pójdę w tą nową, mimo tego, że nie chce mi się tego zrobić, ale ja to zrobię, bo mam lepsze efekty w przyszłości. I to, co powiedziałeś o tych małych krokach, to jest dla mnie w ogóle game changer, to jest fantastyczne, bo nam się wydaje, że od razu właśnie zmieniam, tak jak te postanowienia noworoczne, zmieniam swoje życie o 180 stopni, nowy rok, nowa ja, codziennie na siłowni i tak dalej, a to wystarczy naprawdę minuta dziennie na przykład jakiegoś ćwiczenia, minuta dziennie deski na przykład przez miesiąc, nie? I zobaczymy, jak to wyjdzie, tak. I ile razy zrobimy tę minutę. I potem się chce więcej. Tak, bo czujesz się po prostu lepiej i to, co powiedziałeś, że motywacja potem przychodzi, że ona potem po prostu przychodzi, bo to, co robisz, daje ci tą dopaminę, daje ci nagle energię, nagrodę. Tak, tak, właśnie jeszcze podkreślmy to, co w sobie powiedzieliśmy, bo ja to powiedziałem i teraz właśnie ty to powtórzyłaś. Mnóstwo jest takich czynności, które dają pustą, ale natychmiastową nagrodę, które dają nam wzmocnienie tu i teraz. A wiele tych czynności, które realnie, logicznie chcemy wykonywać, czyli na przykład dbanie o swoje zdrowie, nie daje nam nagrody tu i teraz. No bo zwróćmy jeszcze do tego przykładu ze stomatologiem i bolącym zębem. Jeżeli nasze zęby są generalnie zdrowe, nie bolą, pójdziemy do stomatologa na przegląd i nagle się okaże, że mamy 3 delikatne próchnice, takie delikatne, które jeszcze nie mają żadnego większego, powiedzmy, zagrożenia, ale trzeba je zrobić. No to co? Nie dość, że nas nie bolało, nie dość, że tego nie widzieliśmy, to jeszcze musimy tam pójść, poświęcić czas. Te próchnice, żeby usunąć, i tak będzie delikatnie bolało, no bo to nie jest jakiś ból duży, ale nawet zastrzyk ze znieczuleniem to jest ukucie, to jest jednak odrobinka. Jest ten dyskomfort. I jeszcze zapłacić za to musimy. A gdzie jest nagroda? My tak naprawdę nie widzimy tej nagrody. My nie widzimy tego, że za 3 lata właśnie uniknęliśmy leczenia kanałowego, które będzie nas kosztować 5 razy więcej i jeszcze mnóstwo bólu. My tego nigdy nie zobaczymy. Bo właśnie ten problem, który by był, on został wymazany. Ale on by był za kilka lat. Tak samo prosty przykład. Ktoś zamiast, załóżmy, uczyć się poprawić swoją sytuację życiową, materialną, poświęca mnóstwo czasu na oglądanie seriali czy granie w gry. On teraz nie widzi tego, że za 5 lat może zarabiać 5 razy więcej. Zarabia teraz na przykład minimalną krajową, jakoś tam sobie żyje, jakoś tam sobie funkcjonuje. No i zamiast poświęcić czas na kompetencje, na parę innych rzeczy, gra. Po prostu gra. Tu i teraz dostaje wzmocnienie, dostaje nagrodę z gry. Nie rozumie, nie ma mózg takiej idealnej świadomości tego, że za 5 lat on mógłby mieć tak świetne życie w dużo lepszym statusie, w dużo lepszej pracy. Na przykład w pracy takiej, gdzie nie ma tyle stresu. W pracy, gdzie wykonuje czynności, które lubi faktycznie robić. Nie ma tego. Im bardziej nasze mózgi są w stanie logicznie wyobrazić sobie, zaakceptować te długo odroczone konsekwencje, i pozytywne, i negatywne, tym jest większa szansa, że unikniemy prokrastynacji. Tylko problem jest w tym, że możemy być niesamowicie logicznymi, uporządkowanymi osobami. Możemy mieć ogromne IQ, możemy mieć ogromną wiedzę, ale nasze mózgi są tak stworzone, że i tak będą dążyły do tej natychmiastowej nagrody, a nie do długoterminowych, odroczonych korzyści. Po prostu tak jesteśmy stworzeni.
Dlatego ja też chyba zaryzykuję takie twierdzenie, że nie da się jakąś jedną prostą metodą tak po prostu pozbyć prokrastynacji. Ona jest poniekąd zakodowana w naszych mózgach. Po prostu ona jest i będzie. Mhm. Po prostu. Natomiast no tak. Możemy robić różne rzeczy. Możemy wykonywać różne czynności. Możemy tak pracować, tak funkcjonować, żeby minimalizować prokrastynację. Żeby sprawiać, że ona po prostu będzie występowała rzadziej, mniej i będziemy potrafili ją przełamać wtedy, kiedy faktycznie chcemy. Czyli planujemy sobie, że robimy coś, czujemy, że nam się nie chce, odwlekamy to dzień czy dwa, ale widzimy, że się zaczyna odwlekanie, więc podejmujemy się interwencji i bierzemy się za to do roboty. Mhm. Okej, no tak, i tutaj nie ma jakichś magicznych takich, nie wiem, motywatorów czy co. No wiadomo, można sobie na przykład, nie wiem, posłuchać jakiejś energicznej muzyki. Przynajmniej na mnie, dla mnie jest to bardzo takie pobudzające, kiedy czuję, że dobra, nie chce mi się iść na trening na przykład, tak? Ale wiem, że po tym treningu będę czuła się lepiej, bo tak jest, tak? Że będę potem czuła się lepiej, będę z siebie dumna, będę po prostu lepiej też myśleć, ale jest tak, że włącza się ten leń i nie chce się za bardzo, no to w takim momencie też, albo jeżeli czuję, że rzeczywiście potrzebuję na przykład odpocząć, to olewam, tak? Nie idę, nie zmuszam się na siłę, ale kiedy myślę sobie, że nie, to jest w zasadzie tylko moje poczucie, że mi się nie chce, to mi bardzo pomaga włączenie takiej mega energetycznej muzyki, potańczenie sobie chwilę i powiedzenie dobra, just do it, idę, robię. I właśnie tak jak mówisz, to jest nie ma... To jest jedna z metod. Tak. No właśnie, nie ma jakiegoś magicznego sposobu, po prostu trzeba zrobić. To jest getting things done. No właśnie tutaj dwie rzeczy, które mi przychodzą na myśl, mam nadzieję, że je zapamiętam. Jedna jest odnośnie treningu, no bo ja mam z tym do czynienia na co dzień ze względu na pracę, jaką wykonuję. To kwestia polega na tym, że mamy osobę początkującą, która jest, ogólnie mówiąc, słaba fizycznie, ma bardzo słabą sprawność fizyczną. Ta osoba idąc na trening tak naprawdę tylko cierpi. Tam nie ma nic więcej. Tak. Ona tylko cierpi. To jest tylko przyjście, oddychanie szybkie, ból mięśni, spięcia w mięśni, zadyszka, ból głowy, ból brzucha, wszystko, po prostu. No okej, możemy bardzo powoli, stopniowo, ale i tak wtedy ta nieprzyjemność jest rozłożona w czasie. I dopiero po pewnym czasie, po 3 miesiącach, pół roku, roku, 2 latach ćwiczeń, okazuje się, że moja sprawność fizyczna jest nie do poznania. Że kiedyś na przykład zadyszka sprawiało mi wejście na 4. piętro po schodach, a dzisiaj wszedłem na 8. piętro bez windy i w sumie to ja się dobrze czuję. I nagle takie zdziwienie, taki szok, ale ja pamiętam, jak kiedyś to było, że mniej mnie dużo bardziej męczyło, a teraz jest tak. I czy na przykład jakaś dziewczyna, która miała po prostu bardzo słabe ramiona, wszystko inne, zawsze musiała prosić o pomoc kogoś, żeby na przykład jakieś bagaże przenieść, a nagle ja sama przeniosłam te walizki i takie wielkie oczy, uśmiech do twarzy, taka radość dziecka. I to dopiero daje kolejną motywację. I to, że my sobie uświadomimy, że już coś się zmieniło, daje nam właśnie ten dalszy efekt, więc w tym przypadku to niestety tak działa, trzeba to przełamać. No i druga rzecz, o której wspomniałaś. Poziom energii. I to jest diametralnie ważna rzecz. Ona pełni, no zaryzykowałbym chyba bezwzględnie kluczową rolę w życiu, takim ogólnym życiu i bardzo mocno też się wiąże z prokrastynacją, bo jeżeli my mamy niski poziom energii, to generalnie będziemy mieli mało chęci do robienia rzeczy. Każdego dnia, każdej nocy regenerujemy poziom energii i każdego dnia budzimy się z nowym poziomem energii. Mm-hmm. Mamy tej siły woli ileś. Z rana zazwyczaj mamy tego, no powiedzmy, że najwięcej, gdy już tam się obudzimy, jest ten szczyt, zazwyczaj jakąś tam kawę czy coś sobie pijemy. Mamy szczyt i to nam spada. Większość ludzi pracuje tak, że pracuje w pierwszej połowie dnia. W pracy swojej wykorzystuje większość zasobów energetycznych. Wieczorem ma już tego coraz mniej, więc wtedy chętniej wykonuje czynności takie jak oglądanie telewizji, granie w gry czy jakieś inne relaksacyjne. No i takie kółeczko się niestety nam zamyka. Natomiast jeżeli my będziemy dbać o poziom energii,
I tutaj kluczowe będzie dobre wysypianie się, kluczowe będzie dobre odżywianie się, kluczowe będzie dbanie o aktywność fizyczną, kluczowe będzie radzenie sobie ze stresem, ale nie unikanie go tylko radzenie sobie z nadmiarem stresu. To my tej energii będziemy mieć o wiele więcej. I jeżeli będziemy mieć o wiele więcej energii, to o wiele łatwiej będzie nam przychodzić robienie kolejnych rzeczy, czyli wtedy będziemy mieli pozytywne koło, które będzie się samo napędzało. Czyli mamy więcej energii z różnych powodów, na przykład właśnie snu, aktywności, odżywiania. Wykonujemy więcej rzeczy, które dają nam kolejną energię i motywację do robienia zadań. Więc robimy te zadania, więc jeszcze chętniej to wszystko wykonujemy. No i okazuje się, że nagle odnosimy jakiś tam swój wewnętrzny czy zewnętrzny sukces. Poniekąd też zaryzykuję takie mocne chyba dość stwierdzenie, że ludzie będą się dzielili na dwie kategorie. Na tych, którzy są w błędnym kole i tych, którzy są w tym pozytywnym kole. Czyli możemy, po prostu widzimy, zależy tam oczywiście z kim się zadajemy, bo zazwyczaj się zadajemy z podobnymi do nas, ale widzimy takich ludzi, którzy coraz bardziej się zataczają. Czyli z biegiem lat oni robią coraz mniej, coraz gorzej im to wszystko idzie, coraz większa monotonia, coraz więcej narzekania i to wszystko powolutku zaczyna upadać. I widzimy takich ludzi, co do których zastanawiamy się, skąd oni mają tę energię, skąd oni mają tyle chęci do robienia tego. Oni z roku na rok robią coraz więcej, mają coraz więcej, coraz lepiej funkcjonują. I dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli robimy słabo, to robimy potem coraz słabiej, bo to powoduje, że eksploatujemy się, nie mamy tej energii, błędne koło takiej antymotywacji się robi, a w drugą stronę, jeżeli wykonujemy te czynności w zgodzie ze sobą, to nas napędza. No i teraz cała zabawa polega na tym, żeby przejść z tej pierwszej grupy do tej drugiej grupy. Oczywiście, jeśli tego chcemy. No właśnie, bo można albo być w tym błędnym kole, tym negatywnym, czyli wiesz, szukasz łatwych przyjemności, czegoś, co da ci instant, tą dopaminę, i nie podejmujesz wysiłku, żeby nawet małych tych kroków, żeby coś zmienić, albo właśnie tak jak mówisz, być w tej grupie, która mimo tego, że wiadomo, to nie jest tak, że zawsze nam się chce. Ludziom, którzy osiągają dużo, którzy właśnie robią różne rzeczy, no to też im się wielokrotnie nie chce, tylko to jest to zdefiniowane, no po co ja to w ogóle robię, czy ja to robię w zgodzie ze sobą, wiem jakie są tego po prostu długoterminowe rezultaty, ale też wiesz co, mam takie wrażenie, że też wtedy, no bo podejmowanie decyzji zabiera bardzo dużo energii na przykład. I jeżeli my zaczynamy rozmyślać, a czy ja powinienem na przykład pójść na trening, a czy może teraz to jest optymalne, a co ja powinienem teraz zjeść? W sensie im mniej zostawiamy sobie przestrzeni na dywagowanie nad tym, co ja powinnam zrobić, kiedy, gdzie, tylko mam po prostu, dobra, robię, jakby nie myślę nad tym, nie wchodzę w te meandry myśli, w tą dżunglę, gdzie tam po prostu już mogą się zadziać różne rzeczy i ja mogę w końcu stwierdzić, dobra, już mi się nie chce, jestem już tym zmęczona, tylko po prostu idę pewnym ustalonym schematem. Jest tak, robię tak, jest tak, robię tak i nie zastanawiam się nad tym. I w tym przypadku takie właśnie nawyki, to, że od razu sobie powiem, nie będę nad tym rozmyślać, tylko robię, to jest tym kluczem do tego, żeby się jednak przełamać i iść w tym dobrym kierunku, tego dobrego koła. Tak, i troszkę można tu by było wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, czyli planowanie zadań, jakaś forma, właśnie najpierw ustalenia sobie celu i potem do tego celu zaplanowania różnego rodzaju zadań, no i tych rytuałów, które jeżeli możemy, to po prostu starajmy się wdrożyć. Czyli jeżeli, załóżmy, ciężko nam się jest zebrać na trening, to sobie po pierwsze ułatwmy to zadanie, czyli spakujmy się wtedy, kiedy mamy tę energię, na przykład rano czy kiedykolwiek, wrzućmy torbę z rzeczami do samochodu, czy rzućmy ją przed, na przykład do korytarza, przed drzwi wyjściowe, żeby to wszystko było już gotowe i wtedy na przykład kończymy pracę i jeżeli jesteśmy samochodem, no to mamy już w samochodzie rzeczy na siłownię, mamy już wszystko gotowe, nie wracamy do domu, tylko idziemy prosto na siłownię i ćwiczymy. Jeżeli wracamy do domu, a potem idziemy na siłownię, bo nie wiem, nie jesteśmy samochodem, czy tam z innych powodów, to już mamy naszykowaną torbę przy wyjściu.
i to nam zmniejsza ryzyko na to, że nie zrobimy tej czynności, czyli ułatwiamy tak. sobie. Tak. To powoduje pewien nawyk. No i oczywiście możemy też wykonywać jeszcze kolejne czynności, które nam to ułatwią. Prosty przykład. Umawiamy się na trening z kimś. To może być kolega, koleżanka, to może być trener, to może być ktokolwiek. Jeżeli ktoś na przykład ze mną się umówi i wie, że jeżeli na przykład odwoła trening bez jakiegoś bardzo ważnego, na przykład zdrowotnego powodu, no to jeszcze go policzę za to, to wtedy szansa, że przyjdzie na trening, to jest ogromna. Jeżeli ktoś umówi się ze swoim kolegą, że idziemy razem na trening i robimy klatę, no to jeżeli wystawi się tego kolegę i on będzie musiał iść sam, to on nie będzie chciał się z nami potem umawiać, ta relacja się pogorszy. Więc co my robimy? Zmniejszamy atrakcyjność wykonania tej zastępczej czynności w postaci odpoczynku i zwiększamy nasz stresor, że jeżeli tego nie zrobimy, to będzie coś źle. Więc jest większa szansa, że pójdziemy. I znowu, jeżeli się umówimy z kolegą, koleżanką, trenerem, kimkolwiek na trening, to zrobimy ten trening zazwyczaj lepszej jakości, on będzie efektywniejszy, da nam więcej motywacji. Kółeczko się oczywiście zamyka. I my powinniśmy przynajmniej próbować wykonywać różne czynności w życiu właśnie w tego typu schemacie. Czyli pokonywanie trudności, ułatwianie sobie i robienie ich tak, żeby one nas motywowały. Czyli znowu mamy przykład, załóżmy, czytania książki. Z jakiegoś powodu wiemy, że chcemy czytać książkę, bo do czegoś nam jest to potrzebne. Zamiast być może robić to tylko w ciszy przed samym sobą, możemy na przykład powiedzieć komuś, że powiedzieć komuś z rodziny, zaufanemu, znajomemu, komukolwiek. Czytam regularnie książkę, robię to przez 10 minut dziennie, za miesiąc na pewno ja ją skończę i chcę, żebyś za miesiąc mnie zapytał o to, czego się z tej książki nauczyłem. Czy możesz to dla mnie zrobić? To będzie dla mnie taka motywacja, żebym właśnie to robił i żebym faktycznie coś z tej książki wyniósł. Umawiamy się z kimś w ten sposób. Możemy dalej jeszcze krok pójść. Umawiamy się z tą osobą i mówimy, że jeżeli ja tej książki nie przeczytam do za miesiąc, albo mnie odpytasz i ja nic nie będę z tego wiedzieć, to na przykład wpłacam 50 zł na jakąś fundację, której strasznie nie lubię. Czyli dajemy sobie znowu karę za to. Na niektórych te kary będą działać, na niektórych nie będą działać. Trzeba znaleźć swoją metodę. Na niektórych nagroda będzie działać. Tylko właśnie, z karą może być tak, że jeżeli ktoś nadmiernie się stresuje, nadmiernie się przejmuje, to wtedy ta kara będzie dokładała stresu już powyżej tego progu, który jest optimum. Czyli znowu to nie będzie już dobre. Natomiast może być też tak, że dla innej osoby, jeżeli dajemy sobie nie karę, a nagrodę, to ta nagroda będzie nas za bardzo poniekąd uzależniała i my będziemy tylko o tej nagrodzie myśleć i będzie to powodowało to, że potem podobne czynności będziemy wykonywali tylko dla tej nagrody, a nie dla siebie. Czyli znowu jest pewien kłopot. Czyli my możemy zamiast czytać, powiedzmy, książkę dla siebie, żeby faktycznie długoterminowe korzyści z tego wyciągnąć, to tylko ją czytać, a odwalę to jakoś jak najszybciej, bo sobie obiecałem, że sobie zrobię dzień wolny, w którym tam pojadę do na przykład jakiegoś kina czy gdzieś i coś tam zrobię. Czyli też można się troszeczkę zapętlić w tym. To też trochę właśnie chyba bez sensu, prawda? Że odwalę tylko tą robotę, no bo jakby to trochę tak jak w szkole, że muszę to zrobić, bo ktoś mnie sprawdzi, a jakby w życiu, no to kto ma cię sprawdzić? I teraz się mocno krytykuje już to. Ja już też zauważyłem, że teraz w tej, nazwijmy to, bardziej nowoczesnej psychologii troszkę się odchodzi od kar i nagród. Tak. Inaczej się to robi niż kiedyś, bo ja też jeszcze ciągle wracam do takiego prostego przykładu. On jest też związany w dużej mierze z prokrastynacją, z uzależnieniem, z tym wszystkim, co się z tym wiąże. Być może pamiętasz takie czasy, być może sama masz taką sytuację, może na przykład nasi słuchacze byli w takiej sytuacji, że na przykład rodzice ograniczali im czas spędzany przy telewizorze, przy komputerze do na przykład godziny dziennie. Albo na przykład czas na granie w gry czy oglądanie seriali to była nagroda za na przykład wykonanie pracy domowej czy za przyniesienie jakiejś dobrej oceny ze szkoły. Tak, zdecydowanie. Gra na komputerze. Co wtedy się dzieje? No właśnie. I jaki jest potem mechanizm psychologiczny u wielu ludzi? No, on wygląda w ten sposób.
koduje sobie w głowie, że granie w grę jest nagrodą za wykonanie jakiejś tam głupiej z perspektywy dziecka czynności, jaką jest na przykład uczenie się historii. Mhm. No i ja sobie to koduję przez parę lat, że granie jest dla mnie nagrodą za wykonanie, za odwalenie jakiejś tam roboty. Mhm. Co się dzieje, gdy potem to dziecko już nie ma 10 lat i nie jest potem pod wpływem rodziców, ma już 17 lat na przykład i już się usamodzielnia dość mocno, to co się dzieje, kiedy już rodzice nie dają mu kary? No to ten tylko nagroda. W dużej mierze będzie sobie odrabiał te lata, w których gra była tylko nagrodą, mhm. i teraz będzie się nagradzał, bo może. No po właśnie. Prostu, bo może. Czyli wtedy ten człowiek będzie sobie przez 5, 10 czy 18 godzin na dobę siedział i grał, aż mu się nie znudzi. A twórcy gier, twórcy seriali, twórcy social mediów już naprawdę dbają o to, żeby nam się to nigdy nie znudziło. Tak. To jest tak stworzone, żeby to wciągało coraz bardziej. No, po to prostu. Prawda. Czyli możemy niestety, ale przez kary i nagrody dojść do takiego momentu, gdzie nam to się bardzo negatywnie odpłaci. I to może być problemem potem. Mhm. Ja nie mówię, że zawsze tak będzie, że my na przykład od tej pory nie możemy naszym dzieciom dawać na przykład ograniczeń w czasie grania w gry, że to zawsze będzie złe, tylko my powinniśmy do tego jednak podejść rozsądnie. I nie robić tak. takiego zero-jedynkowego, że na przykład grasz w grę teraz, bo przyniosłeś piątkę. Przyniosłeś piątkę, mm-hmm. to masz 5 godzin grania w tym tygodniu, przyniesiesz dwóje, to będziesz miał 2 godziny grania, przyniesiesz jedynkę, to nic. To, no tak. To jest warunkowanie. No, po prostu. Nadajemy takie wyjątkowe właściwości mm-hmm. tej nagrodzie. Ja tu od razu myślę o na przykład słodyczach, które daje mm-hmm. się, zjesz obiad, to zjesz deser. Na przykład zjesz obiad, tak. to dostaniesz słodycze. Czyli zjesz zły obiad, dostaniesz dobre, super słodycze. I tak jak mówisz, ale potem wiesz, jak... Czy nam to przeszkadza? Przecież wiesz, ja pracuję jako trener, ty też tam pomagasz ludziom w odchudzaniu i tak dalej. Przecież nam to nie przeszkadza w ogóle. Dla mnie to jest jak najbardziej okej. Okay. Trzeba tak robić. Oczywiście, że trzeba. No, pewnie. Znaczy wiesz, ale tak. potem jest kwestia no właśnie taka, że jeżeli mam ten, jakby nadajemy takie cudowne właściwości tym, oczywiście. Tym nagrodom, temu deserowi, tym czekoladkom, tym słodyczom, że czy na przykład wywalę się, no to chodźmy na lody na przykład, nie wiem. Tak. Zrobiłaś coś mhm. dobrze, no to dobra, no to jedziemy na przykład, nie wiem, jedziemy na przykład do Maka. I to jest tak, że wtedy my sobie kojarzymy, że to jest to coś dobrego, to jest ta nagroda. Mhm. I dokładnie tak jak o mówisz, to chodzi. Odpinamy wrotki i wtedy, kiedy nie mamy tych zakazów, nie mamy tej kary, no to mamy tylko nagrodę. Dochodzimy do tego momentu, że się nagradzamy za wszystko. Czasami się pojawiają mechanizmy psychologiczne, w których my sobie wymyślamy, że ja na przykład miałem dzisiaj ciężki dzień, że ja dzisiaj strasznie ciężko pracowałem, to mi się należy nagroda. Albo ja mam dużo stresu w pracy, to mi się należy nagroda. Mhm. I dochodzimy do takiego momentu, że ludzie mają już na przykład otyłość, ale ciągle mówią, że oni są strasznie zmęczeni, bo nie mają ciężką pracę, bo nie mają źle w życiu, więc mi się to należy, ta nagroda. No i kółeczko znowu się zamyka. I to błędne kółeczko niestety w tym. Także na to zwracajmy uwagę. No, ale też słuchacze się mogą teraz zastanawiać, no to co robić? No bo my tak skrytykowaliśmy strasznie te kary, nagrody. Powiedzieliśmy, że tutaj to jest w sumie tylko wszystko źle. No i tak załóżmy, że teraz słucha nas rodzic 9-latka, który sam jeszcze ma problem na przykład z nadwagą. No i co robić? Otóż to ja jeszcze nie dość, że nie pocieszę, to jeszcze zmartwię. Nie ma na to żadnego prostego rozwiązania. Nie ma. Gdyby było proste rozwiązanie, to my byśmy generalnie nie mieli takiego cywilizacyjnego problemu z tym. To nie byłoby tak, że większość ludzi w Polsce ma nadwagę, że połowa dzieci ma problemy z uzależnieniem od gier i social mediów. Nie byłoby tak. Prawda. Rozwiązanie niestety jest dość trudne, bo ono polega na przede wszystkim edukacji i na zmianie naszych nawyków. Takiej stałej, bezwzględnej zmianie nawyków. My musimy połączyć, czy tego chcemy, czy nie, właśnie zdobywanie wiedzy, czyli uświadamianie sobie pewnego rodzaju konsekwencji długoterminowych. To musi wejść nam w podświadomość, żeby to było skuteczne. Czyli jest taka niestety
dla niektórych niestety, bo ludzie chcą tych prostych rozwiązań, ale jest niestety ta potrzeba konieczności uświadamiania sobie edukacji, rozumienia tego, że będzie tak albo będzie inaczej, gdy będziemy to kontynuować. I dalej, nie jesteśmy w stanie jednym prostym zachowaniem zmienić czegoś, tylko to jest kaskada różnych zadań, czynności, taka cała wielka kaskada, że potrzebujemy i poprawić sen, i poprawić nawyki, i zmienić nasze nastawienie w tym i w tym, i zmniejszyć ilość spożywanych na przykład niezdrowych produktów, włączyć jakąś suplementację, omega-3, czy witaminą D, czy czymkolwiek. To wszystko będą drobne kroczki, które będą poprawiać nasze poziomy energii, nasze generalne zdrowie fizyczne i psychiczne, które będą zmieniać nasze nawyki i które w konsekwencji zmienią nasze życie w tę stronę, w którą raczej oczekujemy, czyli na lepsze. Mhm. Też uważam, że powinniśmy nazywać po prostu rzeczy po imieniu takimi, jakimi są, bez nadawania im jakichś cudownych wartości, tak jak na przykład tym słodyczom, bo tak jak ja pracuję z pacjentami, nie pracuję z dziećmi, pracuję z osobami dorosłymi, ale z osobami, które mają problem z zajadaniem emocji, z jedzeniem w takim, można powiedzieć, amoku i gdzieś tam chcemy to zmieniać, to też takim jednym z elementów jest znormalizowanie po prostu tematu jedzenia słodyczy, że to nie jest nic ani nadzwyczajnego, nie ma jakichś właściwości. To jest, nazwijmy to, to jest połączenie cukru i tłuszczu. To jest połączenie cukru i tłuszczu, które po prostu nasz mózg uwielbia i daje nam przyjemność. I to jest jedzenie, które daje nam przyjemność, tego jakby nie da się ominąć. I tak jest, ale też nie nadawajmy temu jakichś cudownych właściwości, że jak zjem sobie cukierka, to od razu odpływam w taką krainę przyjemności. Co też robią nam producenci tychże słodyczy, którzy robią reklamy, tak? Takie, które nam celują właśnie w te emocje, że na przykład merci wyrażasz swoją wdzięczność komuś, na przykład, nie wiem, zjesz sobie kostmilkę, no to po ilu kostkach się uśmiechniesz, że jest od razu tak cudownie. A chodzi nam o to, żeby mieć świadomość tego, no bo tutaj też tak jak rozmawiamy o tych nagrodach i karach, to nie jest tak, że my wszystko od razu nie, że to jest złe, że możemy jakby wprowadzać te słodycze do diety, możemy wprowadzać niezdrowe rzeczy, możemy czasami sobie nie pójść na trening, jasne, ale nie nadawajmy tego jakichś cudownych znaczeń, jakichś cudownych wartości, tym słodyczom, że to nagle dzięki tym słodyczom to ty nie będziesz płakać, albo to będzie takie, to jest nagroda za to, że na przykład zrobiłeś właśnie coś trudnego, coś nieprzyjemnego i teraz masz coś dobrego. No właśnie stąd to, co mówiłem o edukacji, o świadomości. Czyli potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego, że przeglądanie social mediów to jest po prostu patrzenie się na ekran, na którym wyświetlane są piksele, a te piksele to jest dobrany przez algorytm wpis, czy jakaś tam właśnie treść, cokolwiek podobnego, co jest stworzone przez producentów tak, żeby nas wciągnęło, żeby grał na naszych emocjach. Że serial to jest wyreżyserowany fragment, jakieś nagranie jakiegoś nieistniejącego życia, czy czegokolwiek podobnego, które jest stworzone tylko po to, żeby poprawiać poniekąd nasze emocje, dawać nam jakieś bodźce wizualne, słuchowe i tak dalej. Że granie w grę to jest patrzenie się na piksele, jak te piksele się zmieniają, jak tam po prostu na przykład ze 100 zmienia się na 104. I co z tego? I nic. Czy to daje nam taką realną, życiową satysfakcję długoterminową? Niektórym osobom pewnie daje, ale w życiu są też rzeczy, które dają dużo więcej tej wartości. Jeżeli my przestajemy nadawać właśnie znaczenie, wartość tym prostym bodźcom, to jest duża szansa, że będziemy w stanie nadać wartość tym bodźcom, które długoterminowo są dla nas ważne i które są istotne z punktu widzenia właśnie na przykład naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Prostym przykładem jest właśnie w nawiązaniu do treningu, odżywiania i tak dalej. Jeżeli my traktujemy odpoczynek, czyli leżenie i nic nie robienie, jako coś wartościowego, no to tu i teraz
cieszymy się, że och, ja sobie mogę poleżeć, ja sobie w łóżeczku leżę, ja sobie odpoczywam na tej kanapie, bo jestem taki zmęczony, bo sobie tutaj siedzę w wygodnym fotelu, oglądam sobie serial, gram w grę, bo jestem taki zmęczony i nadajemy właśnie wartość. Tak jak mówiłaś, jedzenie. Ale dalej, jeżeli pójdziemy o krok w przód, gdy zbudujemy treningiem dobrą sprawność fizyczną, to my taką samą wartość, a według mnie nawet większą, możemy nadawać temu, że hej, ja jestem bardzo sprawny fizycznie. Ja jestem w stanie przebiec półmaraton, co jest w stanie zrobić maksymalnie 1% populacji, więc o, tu ja się cieszę, bo jestem lepszy od innych, jestem dobry, nie robię nikomu tym krzywdy, jestem w stanie sobie poradzić. Jeszcze to sprawi, że ja będę na pewno mniej chorował na starość, że będę się lepiej czuł, że mogę więcej w życiu. O, podnoszę 100 kilo na klatę, jestem silny, jestem dobry, jestem, czuję tę wartość w stosunku do siebie, większa samoocena, większa pewność siebie i z tego da się też czerpać właśnie tę przyjemność. To może dobrze by było lepiej wartościować jako coś dobrego. Bo też zastanówmy się nad takim problemem poniekąd, że jesteśmy trochę w takiej kulturze wychowani, że dobrze jest się nie chwalić, dobrze jest być skromnym, ale szczerze, jeżeli ktoś pracuje 10 lat, żeby przebiec jakiś ultramaraton w górach, czy żeby podnieść 150 kg na klatkę, czy żeby na przykład osiągnąć w jakimś sporcie, na przykład w pływaniu, czy w czymś jakiś ekstra wynik, to czy naprawdę my się nie powinniśmy tym chwalić? No pewnie. Naszą wytrwałością, naszą determinacją w dążeniu do tego, żeby poprawiać swoje zdrowie, sprawność, po prostu ten wysiłek, no według mnie my się powinniśmy właśnie tym chwalić. I temu powinniśmy nadawać dużą wartość, że to jest coś, do czego powinniśmy realnie dążyć. Pokonywanie siebie, pokonywanie tych swoich słabości, swojego lenistwa, swoich braków motywacji. Jeżeli spróbujemy w jakimś stopniu nadawać właśnie temu duże znaczenie, to będzie okej. A ja też widzę, że ludzie bardzo często wypierają to. To znaczy ja pracuję z ludźmi, którzy generalnie, gdy przychodzą do mnie, to są zazwyczaj bardzo słabi fizycznie, w słabym stanie fizycznym. Bo tacy ludzie się zazwyczaj do trenerów w dużej mierze zgłaszają. I gdy w rozmowie, ja na przykład mówię do takiego człowieka, że powiedzmy zrobiłem coś tam, albo że popatrz na tego człowieka, który tam gdzieś jest na drugim końcu siłowni, on podnosi 200 kilo w martwym ciągu, patrz jaki jest silny, ja tak widzę tak z dumą, że napracował się, żeby to zrobić, to ta osoba początkująca, a co z tego, a po co mi to, no to co z tego, że tyle podnosi, a ja mniej podnoszę, czyli widać, że w głowie ta osoba ma takie jakby zakodowane wyparcie tego, że to jest cokolwiek wartościowego. To jest też, mówię, do przemyślenia coś, ale gdy sobie to uświadomimy, że tak jest, to według mnie naprawdę warto jest pracować nad tym. No dobra, ale jeżeli na przykład ktoś jakby nie ma ambicji, żeby podnosić te 200 kilo w martwym ciągu, to co wtedy? Może mieć i to jest oczywiste, bo ludzie będą mieli zazwyczaj ambicje co najwyżej do tego, żeby poprawić swoją sprawność fizyczną, troszkę lepiej wyglądać, czy cokolwiek podobnego. Tylko te ambicje, one mogą przyjść z czasem wraz z rozwojem. Ja znam takie osoby osobiście, bo jednak z wieloma osobami od wielu lat gdzieś tam działam, współpracuję, znam się, że człowiek na początku nie miał żadnych ambicji. On chciał tylko na przykład pozbyć się oponki na brzuchu. A potem się okazuje, że pozbyłem się tej oponki na brzuchu, już lepiej mi idzie, to może jeszcze by ten Ramagedon przebiec. Ten najkrótszy, ale żeby przebiec. Okay. I przebiegnie. I potem co się pojawia, i potem te ambicje się zmieniają, to się zmienia. I zastanówmy się, czy my do końca życia chcemy być w tych małych, niewielkich, z tymi małymi, niewielkimi ambicjami. Z tymi, że ja to robię tylko tak, żeby być troszeczkę lepszy, taki troszeczkę dla siebie, tak niewiele poprawić, ale tak tylko troszkę. My generalnie z punktu widzenia psychiki, my się nie chcemy źle czuć, a my się źle czujemy, jeżeli my mamy problem z podniesieniem 30 kg, a widzimy, że ktoś podnosi 200. Ale gdy my dojdziemy do poziomu z 30 na 120, to te ambicje na podniesienie 200 mogą się pojawić. I to może być zdrowe, bo wtedy
zamiast myśleć tylko o przejściu z poziomu słabego do przeciętnego, my chcemy rozwijać się i nie być tylko na poziomie przeciętnym, a iść troszeczkę bardziej do przodu. Możemy to oczywiście, ten przykład, na całą resztę naszego życia tutaj ekstrapolować, czyli to mówimy tak na przykładzie podnoszenia ciężarów i większość ludzi w ogóle tym nie będzie zainteresowana, ale my to samo możemy w każdym innym aspekcie życia tutaj zrobić. To może być coś, co jest bardziej biznesowe, czyli na przykład zarabianie z pracy, ale to może być znajomość języków, to mogą być nasze kompetencje, to może być nasze generalne zdrowie, to może być umiejętność wychowania dzieci, taka no, abstrakcyjna wręcz, ale jednak. To może być na przykład rozwinięcie się w wykonywaniu jakiejś czynności, jak rysowanie, jak tworzenie muzyki. Po prostu nawet rozwijanie jakichś hobby naszych. I to wszystko w dużej mierze się z prokrastynacją też łączy. Bo jeżeli my nie mamy tej ambicji, nie mamy tego celu, nie mamy motywacji do robienia rzeczy, tej szeroko rozumianej motywacji, no to co będzie sprawiać, że my będziemy chcieli się dalej rozwijać? My będziemy często stali w miejscu. Jeżeli my na przykład, jeżeli my natomiast stopniowo, powoli, ale zwiększamy poziom naszych ambicji, zwiększamy nadawanie wartości na inne rzeczy, zmieniamy to, to może się okazać, że będzie nam łatwiej się przełamywać do wykonywania kolejnych, coraz trudniejszych zadań i w konsekwencji do robienia w życiu tego, co gdzieś tam wewnętrznie naprawdę chcemy robić. No tak, to będzie taka samonapędzająca się już maszyna, że idziemy do przodu. Dokładnie. Idziemy do przodu. Chociaż też czasami jest tak, że można, wiesz, na chwilę gdzieś tam przycupnąć i nie iść, jakby nie przejść cały czas z tymi ambicjami do przodu, ale też uważam, że jednak takie rozwijanie się i to, żeby dawać sobie trochę coraz trudniejsze zadania, to będzie też dla nas bardziej właśnie motywujące. To sprawi, że idziemy, właśnie chce nam się jeszcze iść dalej, jesteśmy z siebie dumni, no bo jeżeli jesteśmy cały czas w tym jakby no swoim, można powiedzieć, takim grajdołku, że no jest jak jest, ale ja nie wiem, jak mam się zebrać, no to wiadomo, że tą nagrodą to będą tylko te social media, będzie to jedzenie, będzie jakieś leżenie na kanapie, będą seriale, a kiedy rzeczywiście, no to, o czym rozmawiamy, to co powiedziałeś, jeżeli my zaczynamy, przełamiemy się i zaczynamy od małych kroków, idziemy coraz dalej, jesteśmy coraz się bardziej dumni, wtedy ta motywacja się dalej pojawia do tego, żeby jednak realizować to, co jest dla nas trudniejsze, ale wiemy, że to przynosi efekty w dłuższej perspektywie czasu. Podsumowałaś to chyba najlepiej, jak się dało. Ja wiem, że my też pewnie delikatnie odeszliśmy od tego sedna tematu, poszliśmy troszeczkę w taką rozwojową motywację, ale też nie oszukujmy się, to się trochę wiąże z tym, o czym bazowo mówimy, bo no wychodząc z pewnego założenia, prokrastynacja to jest, tak jak tam na początku mówiłem, zwlekanie z wykonywaniem zadań, które wiemy, że mamy wykonać, chcemy wykonać, które wiemy, że są potrzebne, wiemy na tym poziomie logicznym, nieemocjonalnym. No i każdy człowiek ma jakieś rzeczy, które chce wykonać. No, są niektórzy ludzie, którzy mają zero tych chęci takich prorozwojowych i tylko wykonują obowiązki. Ale jeżeli oni zwlekają z wykonywania obowiązków, to będą się staczać. Mhm. Nie będą nawet stali w miejscu, nie będą szli w dół. Więc my robimy wszystko, żeby tak jak człowiek chce, albo przynajmniej utrzymywać poziom, albo iść z tym poziomem do przodu. Ja oczywiście jestem za tym, żeby iść chociaż troszeczkę z tym poziomem do przodu, no bo świat się rozwija, świat się zmienia, więc jeżeli my stoimy w miejscu, to się powolutku cofamy. Wiadomo. Mhm. Natomiast to, w jakim stopniu ktoś chce to robić, to jest indywidualna decyzja. Są ludzie, którzy są tak zwanymi hustlerami, czyli będą robili wszystko szybko, jak najwięcej, miliony różnych zadań, będą 4 firmy otwierali, przy okazji jeszcze nie wiadomo, co robili, na YouTube nagrywali podcasty, robili, udzielali wywiadów, wszystko, sen i od razu praca, praca, praca. Ale są osoby, które sobie cenią spokojne życie, chcą pójść do pracy, wrócić do rodziny, odpocząć, pobawić się z dziećmi, wyjść z psem na spacer, pójść na basen i tak dalej. I nieważne, na jakim poziomie się jest, czyli ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, to gdzie jesteś? Na którym poziomie jesteś ty? Czy jesteś na tym super, mega prorozwojowym, że chcesz biec do przodu sprintem? Czy jesteś na tym poziomie utrzymania stabilności? To w każdym przypadku posiadanie
jakichkolwiek odrobinkę większych od zera ambicji będzie działało na twoją korzyść. W każdym przypadku, jakiekolwiek chociaż odrobinkę większe od zera działanie prorozwojowe będzie działało na twoją korzyść. W każdym przypadku poprawa w radzeniu sobie z prokrastynacją, czyli jakakolwiek próba eliminacji prokrastynacji będzie działało na twoją korzyść, będzie poprawiało twoją generalną jakość życia. A może się nawet znajdą takie osoby, co w ogóle zaprzeczą temu wszystkiemu, co my tu mówimy, chociaż obstawiam, że podcastów słuchają raczej tylko takie osoby, które będą chociaż troszeczkę na tym poziomie rozwojowym, bo inne to pewnie wyłącznie jakiegoś tam radio odpalą albo jeszcze nic. Już oczywiście nie krytykując ludzi, co radia słuchają, bo tam też są super audycje. Ale każdy człowiek, który chce cokolwiek w życiu robić, potrzebuje działać, ale nawet gdyby tego nie było, to pomyślmy o prostej rzeczy. Prokrastynujemy bardzo często zachowania związane ze zdrowiem, z szeroko rozumianym zdrowiem długoterminowym. Mhm. Czyli my prokrastynujemy pójście do stomatologa, zapisanie się do lekarza na wykonanie badań kontrolnych. My prokrastynujemy ćwiczenia, prokrastynujemy odżywianie. Jest cała taka odrębna dziedzina, dyscyplina nazywana prokrastynacją snu, czyli odkładanie pójścia spać o godzinie, o której powinniśmy pójść spać i zamiast tego na przykład leżenie ze smartfonem w łóżku, to stawiam, że dużo osób się pod tym podpisze. No. My możemy prokrastynować tysiące różnych rzeczy związanych z naszą jakością życia. I chociażby z tego powodu myślę, że warto by było, żeby się tym tematem zainteresować i jednak podjąć działanie. Mhm. Jeszcze prostszy przykład. Tu jest, o tutaj sobie leży, może tam nie będę reklamował firmy, ale to jest opakowanie z witaminą D, którą generalnie wiemy, że u nas w Polsce powinniśmy suplementować, bo bardzo ciężko jest utrzymać prawidłowy poziom witaminy D tylko z wystawiania się na słońce. My możemy prokrastynować zakup witaminy D oraz możemy prokrastynować spożywanie jej, co wiemy, jakie konsekwencje przyniesie, a wiemy jednocześnie, jak to jest prosta czynność w dzisiejszych czasach. To znaczy, my, którzy się interesujemy tematem, wiemy, że jeżeli mamy zbyt niski poziom witaminy D, to jest spustoszenie dla organizmu, ale nawet tak proste czynności często odkładamy. Więc no, według mnie, jeżeli chcemy żyć na poziomie chociaż przeciętnym albo wyższym od przeciętnego, to czy tego chcemy, czy nie? Musimy, potrzebujemy, powinniśmy myśleć o prokrastynacji jako o zjawisku, które występuje w naszym życiu i jednocześnie jako o zjawisku, co do którego należy podjąć działanie, należy wdrożyć jakąś edukację, zbierać informacje na ten temat i próbować, na ile to jest możliwe, na ile chcemy, zwalczać ją, chociaż troszkę. Mhm. Zdecydowanie. Dobre podsumowanie. I ja bym tylko dodała, że bez zbędnego rozmyślania nad podjęciem decyzji, tylko po prostu idziemy. Getting things done. No oczywiście. Jeżeli nie możemy wziąć się za to, to spróbujmy tak na pół minuty chociaż. Na coś, jeszcze, tak, mały krok. Jeszcze jedna wskazówka, tak za pamięci. Jeżeli nie możemy się wziąć za jakąś rzecz, to taka z mojej perspektywy naprawdę działająca na mnóstwo ludzi wskazówka, to jest przestań robić inne rzeczy i wprowadź się chociaż na chwilę w jakąś nudę. Bo jeżeli my bierzemy, inaczej, jeżeli my chcemy się wziąć za coś, za cokolwiek, a mamy jednocześnie tu smartfona, tu ekran laptopa, tam telewizor gra, tu jest radio, tam mamy słodycze, tu mamy jeszcze coś, a tam mamy osobę, z którą możemy pójść i porozmawiać, to my się za to nie weźmiemy. Nie ma opcji. Spróbujmy odłożyć wszystkie rozpraszacze, jakie są wokół nas i przez chwilę na przykład się ponudzić. Czyli zostawić się w takiej sytuacji, w takim ustawieniu, że albo wykonuje tę czynność właściwą, albo nic nie wykonuje. Po prostu. I wtedy jest duża szansa, że chociaż na chwilkę tę czynność właściwą jednak wykonamy. Się wykona. No to ciekawe, rzeczywiście. To też takie, wiesz, wprowadzenie z siebie trochę w taki stan przygotowania właśnie do zrobienia, tak do zrobienia jakiejś czynności. I też to, co mi się od razu przypomina, to z książki
Atomowe nawyki, bardzo popularne, Atomic Habits, gdzie autor... O, tam na półce jest. O, tak, u mnie też jest właśnie na półce i to, co najbardziej zapamiętałam z właśnie z tworzenia nawyków, to to, że te zdrowe nawyki, te dobre dla nas, powinny być jak najłatwiej dostępne, czyli tak jak trzymasz witaminę D na widoku, tak. sięgasz, tak? Tak samo, nie wiem, chcemy wdrożyć nawyk picia wody i też to prokrastynujemy na przykład, odkładamy to picie wody, no to przygotowujemy sobie dużą szklankę wody, właśnie o, duży bidon przed sobą ponad na widoku. Ponad dwulitrowy, gdzie tylko będzie, ręką tak? sięgam i mam. Tak. No właśnie, wystarczy. Ja po prostu jeszcze, samo to, że go widzę tutaj. Oczywiście, że tak. Tu bark akurat bardziej. Ja po prostu widzę ten bidon i tylko po prostu mam ekran, mam tutaj ten bidon, tu sięgam ręką, piję. I on no jest właśnie, duży. Czyli to jest proste. Dlaczego on jest duży? Dlatego, że dużo rzadziej muszę go uzupełniać. Po prostu mam na dużo dłużej wodę, bo załóżmy, że pracuję przy komputerze, siedzę, czytam tekst, piszę tekst, montuję wideo, cokolwiek takiego robię i nie chcę się rozpraszać, patrzę, że już nie ma tej wody, to ja nie pójdę do kuchni, żeby sobie nalać, tylko no, po prostu będę siedział, bo chcę dokończyć pracę. Tak. A tak mam go dużo więcej, więc dużo rzadziej muszę iść, żeby go uzupełnić. No właśnie, czyli też jest dużym... Ułatwiamy sobie życie. A z drugiej strony sprawiamy, żeby te nawyki, które chcemy zmienić, były mniej atrakcyjne i trudniejsze. Czyli właśnie na przykład, no nie kupujemy słodyczy, no bo jak myślimy sobie, że no, będę musiała pójść po te słodycze teraz do sklepu, a pada, nie chce mi się, to w ogóle nie pójdę. Jeden ze sposobów. Nie mówię, że zawsze działa, bo to nie jest jakby tak zero-jedynkowo, ale to jest jeden ze sposobów. Ale utrudnia spożycie słodyczy, no bo nie oszukujmy się, prosta rzecz, jeżeli nie mamy słodyczy w domu, to ich nie zjemy. No tak, bo nie będzie mi się chciało. Tak, musimy pójść do sklepu je kupić albo poprosić kogoś o to, co jest też równie nieprzyjemną czynnością, poczekać, aż one się pojawią i dopiero wtedy je zjemy. Inna opcja, jeżeli już mamy je w domu, no to schowajmy je na przykład do takiej szafki, szuflady, pudełka, gdzie musimy najpierw odsunąć jakiś stół, potem jeszcze coś otworzyć, wyjąć garnki, wyjąć pudełko, dopiero wziąć ten słodycz i to wszystko z powrotem jeszcze spakować. No ale no, robimy tak. To po prostu, oczywiście, utrudniamy sobie to. Tak, utrudniamy wtedy sobie ten nawyk, czy właśnie ta rzecz, która jest też niesamowicie popularna, jak właśnie korzystanie z różnych social mediów, gier i tym podobnych, na przykład na tych naszych pięknych urządzeniach, smartfonach, to wyłączyć wszystkie powiadomienia, jakie tylko są, a w miarę możliwości odinstalować aplikacje. Czyli na przykład nie trzymamy zainstalowanego Facebooka, Instagrama, TikToka i tak dalej, tylko jeżeli chcemy się do nich dostać, to musimy wejść przez przeglądarkę internetową, wpisać adres i na tej jeszcze gorszej wersji, takiej niesoptymalizowanej strony, tam dopiero się za to wziąć. Mhm. Pomaga to, bo to jest utrudnienie dla nas kolejne. No tak, tak samo, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu na przykład musi grać w grę, czy tam na komputerze, czy na smartfonie, czy gdzieś, to nie, że ta gra jest na ekranie głównym i ciągle patrzymy się na jej ikonkę, tylko mamy taką opcję jak na przykład Second Space, czyli tak jakby nowy użytkownik, że musimy wyłączyć tego naszego użytkownika, wpisać inne hasło, poczekać aż to się załaduje i tam dopiero mamy ikonkę tej właśnie gry. Czyli musimy wykonać pewien wysiłek, żeby to, większy wysiłek, się dostać. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że ta ikonka, dzięki której my wchodzimy na social media, na grę czy na coś, nie razi nas przy każdym jednym popatrzeniu się na ekran, czyli my tego nie widzimy. Tak, czyli tak. Znowu, jeżeli na przykład zbyt często oglądamy seriale, załóżmy, że to będzie na jakimś Netflixie czy gdziekolwiek, to nie taka wielka ikonka Netflix na pulpicie czy na przykład w zakładkach naszej przeglądarki internetowej, tylko to ma być schowane. To ma być tak, po prostu schowane trzeba, i tyle. Specjalnie sobie nie powiedzmy czas przeznaczyć, że dopiero wtedy o tej porze idę na Netflix i to jest jakby mój dedykowany czas na ten Netflix. Bo to jest dokładnie to samo, jakby ktoś miał problemy z jedzeniem słodyczy i by siedział przy komputerze i tak na stole, o tutaj by była taka wielka miska z najlepszymi cukierkami. No to wiadomo, no to się bardzo opcji. Ciężko powstrzymać, to po prostu, ciężko. O to chodzi, no nie da się tego zrobić. Nawet osoba, która ma ekstremalnie silną, ekstremalnie dużą siłę woli. I tak będzie się przełamywać i będzie gdzieś po prostu po to sięgać. Tak, właśnie czyli o to chodzi. My sobie starajmy się radzić jak tylko się da każdą jedną możliwą metodą. Stąd jest to, co też mówiłem wcześniej o tej edukacji. Im więcej wiemy, tym więcej znamy metod. Im więcej znamy metod, tym łatwiej jest znaleźć metodę, która podziała na nas.
Jeżeli znajdziemy metodę, która działa na nas, no to jesteśmy krok do przodu. I pewnie. Idziemy dalej. Pewnie, pewnie. I słuchajmy mądrych podcastów. Oczywiście. Tak. Właśnie jak tego na przykład naszego i tak dalej. Także. Tak. Autoreklama. Autoreklama, dokładnie, autopromocja. No, jeszcze chciałam cię zapytać o twoje badania, bo prowadzisz badania nad prokrastynacją, jeszcze je cały czas prowadzisz, tak? I co cię najbardziej tak. w nich zszokowało? Ojku, ja się zawsze śmieję trochę, jeżeli ktoś mi zadaje takie pytanie. Generalnie prowadzę badania, ale nie tak po prostu nad prokrastynacją, ale nad wpływem, związkiem prokrastynacji ze zdrowiem człowieka. Bo dlaczego tak? Prokrastynacja najczęściej się kojarzy ze studentem, który ma 6 miesięcy na pisanie pracy, więc robi to 3 godziny przed terminem. Czyli to jest najczęściej, tak zwana prokrastynacja akademicka. Ja stwierdziłem, że no, ten temat jest znany i ten temat jest poniekąd dość popularny już, ale mało jest takich badań, mało jest takich informacji, jak ta prokrastynacja będzie, jakie ona będzie miała znaczenie dla zdrowia człowieka, szeroko rozumianego zdrowia. Czyli jak często my właśnie zwlekamy z czymś takim, jak pójście do trenera, żeby zacząć ćwiczyć. Jak często zwlekamy ze zmianą naszych nawyków żywieniowych. Jak często zwlekamy z pójściem spać. No i to, co mnie przeraziło, to jest skala tego zjawiska. Kilka do kilkunastu procent osób nie zwleka z takimi rzeczami, jak pójście do lekarza. Kilkanaście procent osób nie zwleka z położeniem się spać o właściwej porze. Zdecydowana większość społeczeństwa zwleka z czynnościami, które mają kolosalne i bezwzględne znaczenie dla poprawy zdrowia psychicznego, fizycznego i generalnej jakości życia. Skala tego jest po prostu ogromna. I teraz pomyślmy o czymś takim. Załóżmy, że tylko 50% populacji zwleka z pójściem do lekarza, żeby wykonać najprostszą morfologię, najzwyklejsze profilaktyczne badania krwi. Tylko 50% populacji. Według badań wychodzi, że jest dużo więcej. To na Polskę będzie to, odejmując, załóżmy tam dzieci i tak dalej, załóżmy, że to będzie 15 milionów osób w Polsce. Mhm. I załóżmy, że tylko 10% z tej liczby, z tych 15 milionów, zwleka z tym tak naprawdę długo, że na przykład nie co rok, tylko zwleka 5 lat. To jest 1,5 miliona ludzi w Polsce. 1,5 miliona ludzi, jeszcze raz to powtarzam, którzy tak zwlekają z pójściem do lekarza, że na przykład mogą nie wykryć we wczesnej fazie jakiejś poważnej choroby, na przykład nowotworu czy czegoś podobnego, co może prowadzić do tego, że z tych 1,5 miliona osób na przykład 150 tysięcy zachoruje. Liczby są kolosalne. To są ogromne liczby. No tak. My sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, jak dużo jest osób, które przez prokrastynację będą na przykład żyły o 20 lat krócej. Które będą żyły 10 lat krócej, ale 30 ostatnich lat życia będą miały strasznie pogorszone zdrowie i jakość życia. Nie zdajemy sobie sprawy, ile bólu, cierpienia i na przykład problemów finansowych mamy z powodów prokrastynacji. A to są ogromne, po prostu ogromne liczby. Tak. No i celem mojej pracy było właśnie między innymi to, żeby uświadomić ludziom, wszystkim dookoła, jak to są kolosalnie duże liczby. I druga rzecz, żebyśmy mieli świadomość, że my nie zwlekamy tylko z takimi rzeczami jak napisanie projektu do pracy czy uczenie się do egzaminu, ale z tak prostymi zadaniami jak na przykład zapisanie się na zajęcia sportowe, jak pójście spać, jak umycie zębów, może nie, bo to jest zazwyczaj nawyk, ale pójście do tego stomatologa, jak zmiana nawyków żywieniowych, wdrożenie jakiegoś suplementu, jak pójście na przykład nawet na masaż, co no, wydaje się tak banalne, ale jednak, jeżeli kogoś strasznie boli kark, bo na przykład siedzi, ma wysuniętą głowę, to wszystko jest spięte, to go boli, boli. Wie, że gdyby poszedł na masaż, czyli gdyby wykonał telefon, zapisał się, wykonał czynność, to by go przestało to boleć. On to wie świadomie. Ale mamy co?
prokrastynacją, która sprawia, nie chce mi się. Że nie bierzemy tego telefonu i nie umawiamy się na masaż. Co to powoduje w konsekwencji? No powoduje to w konsekwencji to, że ten ból się pojawia. My jesteśmy w bardziej negatywnych emocjach, mniej efektywnie na przykład wykonujemy swoje obowiązki, bo się za dużo wiercimy, nie możemy się skupić, bo zamiast czytać, zamiast pracować w naszej pracy przy komputerze, to no, wiercimy się, próbujemy się poprawić, jakąś tam sobie poduszkę pod głowę podkładamy, ale to wiele nie daje. No, no i potrzebujemy i wtedy 5 masaży, a nie jednego, dwóch, które by nam załatwiły sprawę. I przy okazji, dopóki na ten masaż nie pójdziemy, to mamy pogorszoną tu i teraz naszą produktywność, mamy pogorszone zdrowie psychiczne, mamy więcej stresu, bo coś czujemy. Czyli taka przypowieść o tym psie, który siedzi na gwoździu. Właśnie mi się to kiedyś bardzo spodobało. Przechodzi facet obok psa w jakimś parku, obok siedzi właściciel, a ten pies siedzi strasznie tam skomble. No i pyta się facet, czego ten pies tak skomble? No bo siedzi na gwoździu, a to czego z niego nie zejdzie? No bo aż tak go nie uwiera. No i to właśnie dokładnie u nas jest w życiu. Dosłownie na co dzień. Aż tak nas nie uwiera. To nie jest aż taki problem. Nie robimy. To nie jest aż taki problem. No boli mnie ten kark, ale on mnie tak w sobie tak boli, że tak jeszcze jestem w stanie to wytrzymać. No tak. Już tak mi się to nie podoba, ale jeszcze jestem w stanie wytrzymać. Jeszcze nie wziąłem tego telefonu, jeszcze nie zadzwoniłem do tego masażysty, żeby tam pójść. No tylko po prostu tak mnie uwiera. Mm-hmm. No właśnie. No i oczywiście też celem pracy jest wypisanie, znalezienie tych wszystkich najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z prokrastynacją. To jest w dużej mierze to, o czym mówiliśmy tu już w dzisiejszym podcaście, ale też jest tych metod jeszcze tak na oko ze 100 co najmniej. No i jeżeli my byśmy mieli je wszystkie opisane, spisane w jednym miejscu, to na pewno byłoby nam łatwiej, żeby próbować wdrażać to, co będzie dla nas pasujące. Czyli jeżeli my mamy wszędzie gdzieś te metody porozrzucane, jeden mówi tak, jeden mówi inaczej, no to ciężko jest się za to wziąć. Jeżeli ja to upakuję w jedną pracę, zrobię z tego jakieś streszczenie i na przykład opublicznię to, myślę, że będzie łatwiej. Każdy będzie mógł sobie wtedy znaleźć każdy swoją sobie dobierze. Metodę. Super, tak. No to czekamy na twoją pracę w takim razie. Jeszcze chwilę to zajmie, bo oczywiście prokrastynuję jej pisanie. Prokrastynacja nie, no nie jest aż akademicka. Tak źle, ale... Tak, aż tak źle na szczęście nie jest, ale też, żeby być szczerym oczywiście, miałem plan, że troszeczkę więcej i szybciej zrobię i też tego nie zrobiłem aż tak dużo, aż tak szybko, jak planowałem. Czyli nawet w pisaniu pracy o prokrastynacji jakaś delikatna, ale jednak prokrastynacja ma miejsce. Okej, okay, czyli tak, czyli jesteś potwierdzeniem tego oczywiście. Przedmiotu swoich badań. Okej, okay, no ale przynajmniej robisz to w jakimś wymiarze, a nie całkowicie, wiesz, odwlekasz napisania tak, w ciągu tak, tam tak. krótkiego to czasu. To znaczy, ja dzięki temu, że wiem już, jak ta prokrastynacja działa, to jestem w stanie od razu zauważyć, że ona występuje i od razu wdrożyć pewne czynności, które mi ją zmniejszą, zniwelują. Więc a to jest ogromny a jakie to plus. Są czynności u ciebie, w sensie, co tobie pomaga? Przełamać u mnie tak, na przykład w moim przypadku bardzo pomogło zmniejszenie bodźców, którymi się otaczam i to jest jeden z głównych czynników, który u mnie bardzo zwiększył produktywność, czyli kiedyś na przykład dużo grałem w gry, dużo siedziałem na jakichś portalach internetowych, jeśli już teraz to ograniczyłem, a już to bardzo mocno ograniczyłem, to z automatu mam dużo więcej czasu i chęci, żeby wykonywać te bardziej właściwe czynności. U mnie zadziałało to, żeby zaplanować sobie z góry czas, w którym będę mieć taki jakby czas wolny na wykonywanie tych rzeczy. Czyli nie, że pracuję wszędzie, a moje zadania związane z tworzeniem treści upycham, tylko ten czas na tworzenie treści już sobie z góry planuję, kiedy on będzie. Mhm. Czyli mam jakieś tam 1 czy 2 dni wolne w tygodniu, które na to wykorzystuję, czy tam kolejne 2 dni, gdzie mam z 4 godziny z rana, czy w wieczór wolne na coś takiego. Bardzo mi też pomogło odbodźcowanie się ze zdobywania nowej wiedzy. Czyli nie wykorzystuję teraz każdej jednej chwili, żeby na przykład słuchać kolejnego podcastu, tylko czasami jest tak, że nic nie robię, albo że sobie na przykład tylko słucham jakiejś muzyki. Mhm.
Ale w drugą stronę, jeżeli na przykład słucham muzyki, ja lubię akurat trochę mocniejszej, bardziej energicznej muzyki słuchać, to też zauważyłem, że to powoduje, że jestem nadmiernie pobudzony i wtedy też zamiast siedzieć do czytania książki, to ja szukam jakiejś czynności bardziej energetycznej, jak na przykład zrobienie treningu. Tutaj też trzeba na to uważać. Bardzo mi pomogło pozbycie się wszelkich rozpraszaczy w formie powiadomień. Czyli jeżeli już się biorę za jakąś pracę, to nie ma możliwości, żeby coś mi przeszkodziło. Czyli mój smartfon nie będzie wibrować, nic mi nie będzie się pojawiać na ekranie, nic mi nie wyskakuje z ekranu. Po prostu wykonuję pracę. Bardzo też pomogło ułatwienie sobie wykonywania tych rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli moim celem jest czytanie badań związanych z prokrastynacją, czy na przykład robienie jakichś podsumowań z tego, co czytam, co tam słucham, co oglądam, to chcę mieć już całe okno przeglądarki, gdzie są te właśnie otwarte karty z artykułami i drugie okno obok, w którym jest Excel, w którym sobie spisuję te streszczenia. Czyli ułatwianie sobie czynności. Żeby też było łatwiejsze. I rzecz, która jest banalna i tak oczywista, że każdy o niej wie, to jest po prostu dobre wysypianie się. Jest tak prosta w wdrożeniu, że na pewno każdy to od razu zrobi. Ja śpię 8-9 godzin. Ja też dość dużo ćwiczę, więc też potrzebuję faktycznie tego dużo, ale ja naprawdę bardzo dobrze śpię. Mam dobrej jakości sen, bardzo na to zwracam uwagę, filtruję światło niebieskie, ograniczam bodźce wieczorem, rytmu dobowego się trzymam, czyli budzę się i zasypiam w podobnych godzinach, stosuję jakieś suplementy, jeżeli są potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie reguluję moje poziomy energii. Więc dużo różnych rzeczy w moim przypadku pomogło. Czy to działa perfekcyjnie? Zdecydowanie nie. Jest jeszcze teraz jedna rzecz, którą właśnie jestem na etapie jej realizacji. To jest trzymanie szeroko rozumianego porządku wokół siebie. I nie chodzi mi o taki porządek, że wszystko jest rozwalone na biurku, bo akurat ja mam wrażenie, że mi to troszkę pomaga, bo mam pod ręką te rzeczy, których potrzebuję. Tylko taki porządek, że na przykład moja lista zadań składa się faktycznie z kilku zadań, które mam wykonać, a nie, że coś tam wisi. A jeżeli wisi, to żeby to było spisane w odpowiednie miejsca. Bardzo mi też pomaga to, że czuję, że nie ma nade mną takich palących się terminów, czyli załóżmy, że mam jakieś zadanie takie niezbyt, które niezbyt chętnie chcę wykonać, które mam wykonać do za miesiąc, a tutaj jednocześnie pracuję nad czymś innym, tylko staram się to zadanie, co jest za miesiąc, najpierw jednak wykonać, mieć je z głowy, a teraz mieć wolną głowę i robić to, co chcę robić. W moim przypadku to działa. Natomiast jak to będzie w przypadku innych osób? Na pewno nie będzie to działać tak samo jak u mnie. Każdy będzie mieć swoje czynności, które będą mu pomagać. Trzeba to mogą być tak do paradoksalne siebie. Czynności, jak na przykład to, że prosimy kogoś, żeby nie wchodził w tych godzinach do pokoju i zachowywał się cicho. To jest na przykład użycie zatyczek do uszu czy słuchawek z noise cancellingiem, żeby nie było rozpraszających dźwięków dookoła nas. To może być na przykład znalezienie sobie innego miejsca do pracy, tylko jakiejś konkretnej, jednej specyficznej pracy. Załóżmy, że mamy swój komputer w pokoju, na którym mamy wszystko, a naszym celem jest pisanie tekstu. To możemy sobie wziąć laptopa, pójść do jakiegoś miejsca, gdzie nie ma innych żadnych rzeczy i na tym laptopie pisać tekst i używać go tylko do tego jednego zadania. Próbujmy. To jest słowo, które ja zostawię. Próbujmy. Próbujmy. Tak, sprawdzajmy. Sebastian, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, bo Sebastian prowadzi też swój podcast Na Zdrowie, do którego też serdecznie zapraszam. Gdzie można Cię znaleźć w sieci? Znaleźć mnie jest dość łatwo, tak myślę, bo wystarczy wpisać Sebastian Chudziek i powinienem być wszędzie. Mam swoją stronę internetową, która nazywa się tak jak ja się nazywam .pl, czyli sebastianchudziak.pl. Ona jest poniekąd taką bazą wszystkiego, z niej możemy wejść na mój podcast, który właściwie się nazywa Podcast na Zdrowie, możemy wejść na mojego YouTube'a, możemy poczytać różne artykuły, poradniki, które tam zostawiam. Ja tak raczej mało jestem w social mediach, bo ich po prostu nie lubię, ale właśnie całą bazę
moją możemy znaleźć na mojej stronie internetowej, więc wystarczy, że wpiszesz Sebastian Chudziak w wyszukiwarkę internetową i będę. Tak, i ja też patrzyłam, właśnie przeglądałam twój podcast i bardzo mi się spodobał jeden z odcinków, to jest dyscyplina, nie motywacja, więc to też w temacie naszej dzisiejszej rozmowy zachęcamy do przesłuchania. To jest akurat taka treść, że dużo osób, gdy ją przeczyta czy przesłucha, to mówi, że to był ten life changer, czyli coś, co zmieniło perspektywę życiową. Taki moment, w którym po prostu człowiek szedł jakąś tam ścieżką i zaczął iść trochę w inną stronę. Czyli po prostu zmieniasz perspektywy. Dlatego też bardzo zachęcam jednak do tego, żeby właśnie przesłuchać, przeczytać, czy cokolwiek podobnego z tym zrobić. Okej, okay, super. Dobra, to jeszcze raz dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia, za super rozmowę. Dzięki za również. Za mega dużo wartości, którą przekazałeś naszym słuchaczom i widzom, bo też widzowie nas oglądają na YouTube. I mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Dzięki do usłyszenia. Wielkie. Do usłyszenia.